Drodzy widzowie, w zeszłym roku, przy okazji realizacji materiału o Syrenie Skutne, link powyżej, wspomniałem, że warto byłoby przybliżyć Państwu przynajmniej niektóre militarne konstrukcje pochodzące z AMZ Kutno. Temat powraca po czasie, ale przy okazji ogłoszenia przez Ministerstwo Obrony Narodowej podpisania umowy na dostawę terenowych pojazdów opancerzonych dla oddziałów rozpoznawczych Wojska Polskiego. Zapraszam Państwa na materiał o lekkim, opancerzonym transporterze rozpoznawczym realizowanym w ramach programu Kleszcz. W ubiegłą środę, 28 lutego, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister Paweł Bejda podpisali umowę ramową z AMZ Kutno Spółka Akcyjna na dostarczenie lekkich, opancerzonych transporterów rozpoznawczych LOTR Kleszcz. Przedmiotem umowy ramowej jest określenie zasad i warunków zawierania poszczególnych umów wykonawczych związanych z dostawą transporterów rozpoznawczych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Natomiast dopiero przedmiotem umów wykonawczych będzie pozyskanie i dostarczenie na potrzeby wojska blisko 300 pojazdów, przewidziane na nadchodzącą dekadę. Pierwsze wozy mają być dostarczone z końcem tego roku lub z początkiem 2025. Transporter LOTR, aż korci powiedzieć Łotr, jest tak naprawdę wersją rozwojową znanego już opancerzonego wozu rozpoznawczego Bóbr 3. Jakie bydle! Bober! I powstał w ramach projektu Lekki Opancerzony Transporter Rozpoznawczy o kryptonimie Kleszcz, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2013-2022 na podstawie umowy zawartej ponad 10 lat temu, bo w grudniu 2013 roku. Po raz pierwszy demonstrator Bobra 3 pokazano podczas Kieleckiego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w 2018 roku. W tym samym roku rozpoczęto też pracę nad prototypem. Pojazd wykonany został przez konsorcjum w składzie AMZ Kutno w roli lidera, Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. Całkowity koszt projektu wynosił blisko 36,5 miliona złotych, w tym dofinansowanie z NCBR wyniosło około 33,5 miliona złotych. Wydaje się, że jak na taki projekt nie są to duże pieniądze. Inwestując we własne rozwiązania i opracowania, na pewno jesteśmy w stanie oferować je na zagranicznych rynkach w bardzo konkurencyjnych cenach. Bobry, kleszcze, łotry, jak zwał, tak zwał, zastąpią wykorzystywane cały czas przez oddziały pododdziały rozpoznawcze Wojska Polskiego przestarzałe, posowieckie transportery BRDM-2, które mimo modernizacji nie stanowią już w tej chwili sprzętu, który byłby w stanie sprostać warunkom współczesnego pola walki. Najwyższy czas, żeby nastąpiła taka zmiana. Kilka słów o programie Kleszcz. Jest on jednym z komponentów programu Operacyjne Rozpoznanie Patrolowe, w skład którego wchodzą również informatyczny system zbierania, analizy i dystrybucji informacji ISTAR-SOWA, pojazdy rozpoznawcze dla pododdziałów dalekiego rozpoznania, wirus żmija, tutaj link do shorta i na pewno te pojazdy zagoszczą też u mnie na kanale, bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze Tarantula, zautomatyzowany system zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji wiadomości rozpoznawczych otrzymywanych od elementów dalekiego rozpoznania, tutaj kryptonim Pająk, i rzeczony LOTR, który z założenia ma zapewnić pododdziałom rozpoznawczym możliwość prowadzenia działań w każdych warunkach atmosferycznych i terenowych, o każdej porze dnia oraz nocy, a czas działania operacyjnego ma wynosić do 120 godzin non-stop. Załogę wozu stanowić będzie 5-osobowa drużyna rozpoznawcza. Pojazd umożliwia jej transport wraz z wyposażeniem osobistym oraz rozpoznawczym, a także zapewnia wsparcie ogniowe przy wykorzystaniu broni pokładowej zamontowanej w zdalnie sterowanym module uzbrojenia. I dzięki niemu zwalczanie lekko opancerzonych pojazdów, nisko lecących celów powietrznych oraz siły żywej. Czy Bóbr, aka Kleszcz, okaże się groźny? Cóż, Bóbr wydaje się być bardziej agresywny od Kleszcza. Ale żarty na bok. Przyjrzyjmy się jego konstrukcji. Kleszcz Bóbr 3 to pływający czterokołowy transporter opancerzony z napędem na obie osie i niezależnym zawieszeniem. Jego napęd stanowi sześciocylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 7200 cm3,
i mocy 240 kW, sprzężony z automatyczną przekładnią Allison oraz skrzynią rozdzielczą. Co więcej, cała ta jednostka napędowa zgrupowana została w tzw. powerpack, szybko wymienny moduł napędowy. Czas jego wymiany to około 2 godzin w warunkach polowych. Opancerzony samonośny kadłub w wersji bazowej zapewnia ochronę balistyczną na poziomie 2, a w zakresie minoodporności na poziomie 2A. Opcjonalnie dodatkowe opancerzenie zwiększa ochronę balistyczną do poziomu 3 i przeciwminową do poziomu 3A. Oczywiście wszystko według normy Stanag 4569. Pojazd ma 690 cm długości, 238 cm wysokości, wydaje się, że to trochę dużo, i 250 cm szerokości. Można odnieść wrażenie, że proporcje jego sylwetki przypominają te z koreańskiego, nie czołgu, tylko Matiza. Jego prześwit wynosi 400 mm. Masa waha się od 12 do 14 ton w zależności od wersji opancerzenia, a zasięg to 600 km. Prędkość maksymalna podczas przemieszczania się po drogach utwardzonych wynosi 90 km na godzinę. Nie wiem, jaka jest w terenie. Natomiast prędkość pływania wynosi 7 km na godzinę i wydaje się, że mogłaby być troszeczkę wyższa. Pojazd przystosowany jest do brodzenia oraz do pokonywania przeszkód wodnych, w tym także rzek o nurcie, którego siła, prędkość to jest około 1,1 m na sekundę. Kadłub pojazdu ma drzwi boczne, a także trzy włazy ewakuacyjne, co umożliwia sprawną i bezpieczną ewakuację załogi z pojazdu w przypadku działań taktycznych. Przy projektowaniu i wytwarzaniu prototypów pojazdu wykorzystano m.in. oprogramowanie NX, zarówno CAT, jak i CAM, którego największym w Polsce dystrybutorem i partnerem producenta jest firma CAM Division. Link do jej oferty zamieszczam powyżej i w opisie filmu. Na wyposażeniu Bobra Kleszcza znalazł się moduł uzbrojenia w postaci zdalnie sterowanego stanowiska strzeleckiego uzbrojonego w karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm i 7,62 mm oraz wyrzutnie granatów dymnych. Na wyposażeniu naszego LOTR znalazł się także system ostrzegania o promieniowaniu laserem sprzężony z wyrzutniami granatów dymnych. Automatyczny system przeciwpożarowy, centralny system pompowania wszystkich kół, które oprócz tego posiadają wkładki typu Run Flat, agregat prądotwórczy oraz zintegrowany system ogrzewania i klimatyzacji. O tym, że amfibia została wyposażona także w falochron, który zapobiega zalewaniu przednich szyb w czasie pokonywania przeszkód wodnych, no to chyba nie trzeba wspominać. Ciekawie brzmi opis wyposażenia przeznaczonego stricte do realizacji zadań rozpoznawczych i mogącego decydować o przydatności LOTR na współczesnym teatrze działań wojennych. Naszego kleszcza wyposażono w taktyczny radar rozpoznania pola walki i głowicę optoelektroniczną. Ma także system łączności zapewniający równoczesną łączność pomiędzy pojazdami LOTR, śmigłowcami oraz przełożonymi do szczebla batalionu. Przedstawiciele AMZ Kutno podkreślają, że LOTR Kleszcz bazujący na Bobrze 3 jest polską konstrukcją. Jego kadłub czy też korpus został od początku zaprojektowany i skonstruowany w ich firmie z wykorzystaniem komponentów wchodzących w skład pojazdu, a uzgodnionych z zespołem nadzorującym. Właściwości amfibijne pojazdu sprawdzono na odrze. Oznacza to nie najłatwiejsze warunki, a wszystkie testy prowadzone były przy pełnej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu. Oczywiście zakładane prędkości pływania oraz parametry manewrowości zostały osiągnięte. Tutaj istotna uwaga. Pojazd zaprojektowany został podobno w dwóch wariantach, to jest w wariancie lekkim, pływającym, z niższym poziomem ochrony i w wariancie ciężkim, niepływającym, z wyższym poziomem ochrony, ale to będę musiał jeszcze sprawdzić. I tutaj rodzi się we mnie pewna wątpliwość. O ile obecny kształt kadłuba ma swoje uzasadnienie w przypadku pływającej wersji pojazdu, to może jednak wersja niepływająca, ale z silniejszym opancerzeniem powinna mieć inny kształt, idący bardziej w kierunku futurystycznego projektu, jakim był, czy też jest, koncept PL-01. W każdym razie prototypy Kleszcza, a wtedy jeszcze Bobra, sprawdziły się podczas testów w bodajże 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. W każdym razie, w moim przekonaniu i wbrew komentarzom wszelkich malkontentów, jest to dobry i rozwojowy projekt. Co najważniejsze, o kilka epok lepszy od obecnie eksploatowanych BRDM i opracowany z udziałem naszego przemysłu u nas na miejscu. A to też ma znaczenie nie tylko dla mnie. Przyczajony w wodzie i prowadzący rozpoznanie dzięki systemom elektronicznym może okazać się dość walecznym zwierzątkiem, jak prawdziwy bób. A zresztą kleszcze także budzą grozę. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dodam jeszcze, że przy realizacji tego filmu
korzystałem ze mobilnej stacji roboczej ZBook Power Hewlett Packarda. Jest to model G10A. Jego test pojawi się w najbliższym czasie na kanale. Zachęcam zatem do subskrybowania, komentowania nie tylko tego filmu, ale i innych, podglądania innych materiałów, które dotyczą polskich konstrukcji, nie tylko militarnych, ale zawsze staram się, żeby ten akcent jakościowy kłaść na to, że dominują tu polskie opracowania. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w następnym odcinku.